dzisiejszym fascynującym odcinku zagramy w Kevin Sam w domu, czyli grę, która została zrobiona na podstawie filmu. A naszym zadaniem jako Kevin będzie obronić nasz dom przed włamywaczami, którzy przybyli, aby go okraść. Musimy nazbierać jak najwięcej pułapek i pokonać przerażający piec w piwnicy. Zawsze się bałem tego pieca. Ale zanim to zrobimy, jeżeli jesteście fanami filmu Kevin Sam w domu, to zostawcie pod tym odcinkiem jedną łapkę w górę. No chyba każdy oglądał Kevina. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag Kevin, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. A ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy i podobają ci się takie odcinki, to nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj. Nasza rodzina zniknęła, cały dom jest dla nas, lecz niestety dwóch włamywaczy przyjechało, aby go okraść i musimy teraz się bronić jako Kevin. Tak więc ruszamy na przygodę. Oczywiście mamy tutaj podpowiedzi, co powinniśmy zrobić i mamy także informację, że mamy 7 minut, zanim włamywacze wejdą do domu. Musimy znaleźć broń, musimy znaleźć klucz do piwnicy, a także różnego rodzaju pułapki, aby się przed nimi obronić, a na koniec oczywiście zadzwonić na policję. Tak więc ruszamy na przygodę. Oczywiście musimy przeszukać każdy kąt, każde drzwi i każde miejsce, aby znaleźć tych pułapek jak najwięcej, żebym był w stanie się tutaj obronić. To może być bardzo ciekawe. Jestem ciekaw, w ogóle czy dam radę tutaj sobie z włamywaczami. Sprawdźmy. O, tutaj nie możemy wejść, ponieważ potrzebujemy klucza, więc wejdźmy sobie może na razie tutaj. I na razie idzie mi kiepsko. Mam tylko 7 minut, żeby się obronić, więc przeszukajmy wszystkie pokoje i zbierzmy na przykład kulę do kręgli. Może się przyda, kto wie, może to jakoś wykorzystamy, żeby tutaj przed tymi włamywaczami się obronić. Co tu jest? Chomiczek? To raczej nie. Dead Stage 2. Co to są za jakieś w ogóle dziwne plakaty? Chodźmy... O tak, proca, to jest to, czego potrzebowałem. Change your clothes, możemy zmienić ubrania i patrzcie na to. Teraz wyglądam 1:1 jak Kevin. No może te tekstury aż tak bardzo Kevina nie przypominają, ale wyobraźmy sobie, że to jest Kevin, okej? To jest Kevin, którego oglądaliśmy dosłownie, no nie wiem, ze 3-4 dni temu jakoś, chyba w Wigilię Kevin był. Więc mam nadzieję, że i wy oglądaliście Kevina. I tak, mamy tutaj zadzwonić na policję, ale na razie nie możemy tego zrobić, ponieważ najpierw musimy się obronić przed włamywaczami. Co ja tu widzę? To jest chyba żelazko. Jak najbardziej przyda się. Pamiętam scenę z żelazkiem. Nie była najlepsza dla oczywiście włamywaczy. Niemniej jednak my tutaj... O, co to jest? Standgun. Uuu, czyli my teraz mamy kolejną broń, którą możemy jakoś tutaj wykorzystać. Tylko chwila... O, battle plan. Mamy bronię, mamy pułapki. Zobaczmy bronię. Mamy na razie proce. Nie zadaje zbyt dużo obrażeń. Natomiast jeżeli chodzi o pułapki, to... O, mamy całkiem sporo. Co? White flag. Okej. Kiedy utkniesz w jakimś miejscu, możesz zacząć od początku. Wystarczy, że postawisz flagę. Czyli jakby możemy do tej flagi wrócić lub no, coś na tej zasadzie. Okej, dobra. Na razie może tych pułapek nie będę używał, bo na razie nie ma włamywaczy. Mamy jakieś 7 minut, więc dobrze by było przeszukać cały... Pająk, give me that, jak najbardziej. Jak najbardziej pająk może się przydać. Widziałem w filmie, jak używać pająka, więc powinienem sobie tutaj bez problemu poradzić. Wychodzi na to, że... Cały ten teren już przeszukałem. Czy mogę wejść tutaj i zejść? Czy to jest zejście do piwnicy? No way, no way. Ja nie chcę iść do piwnicy, w piwnicy nie było. O, to jest zejście po prostu na dół. Dobra, tak więc rozejrzyjmy się i zobaczmy, ile mamy tutaj możliwości, jeżeli chodzi o zbieranie rzeczy, bo jak najbardziej musimy zebrać ich jak najwięcej, więc dobrze by było znaleźć jakieś kolejne tutaj. O, te drzwi są, naprawdę są zamknięte? Oh my god, dobra, to może być ciężkie. Więc 7 minut, mam parę pułapek, więc powinno być git, ale szukamy cały czas klucza, który gdzieś powinien być tutaj ukryty. Play. O, wow, dobra, możemy odpalić ten film, naprawdę. Okej, dobra. Interesujące. Niemniej jednak martwi mnie to, że jeszcze nie znalazłem tutaj żadnej jakiejś takiej potężniejszej broni, ale jednak nie ma co ukrywać. Ten dom jest naprawdę przeogromny, więc łatwe to nie będzie, ale mamy misję. Obronić się przed włamywaczami, więc jakby powinno wszystko pójść. W sumie to nawet, czekajcie, może wyjdźmy na zewnątrz i zobaczmy, może oni sobie po prostu poje... O, my nie możemy opuścić naszej posesji, dobra. I tu jest samochód włamywaczy, ale oni prawdopodobnie przyjdą za jakieś 7 minut, więc czy mogę im tutaj jakiegoś pra... Oni tu są! Oh my god! Dobra, dobra, dobra. Oni cały czas tutaj są. W ogóle miałem jakąś podpowiedź ciekawą. O, o!
O, nie możesz opuścić domu, kiedy bandyci są tutaj. Czyli oni za 7 minut wyruszą. W sumie to już nie za 7 minut, tylko za jakieś 3 minuty. Więc dobrze by było zebrać więcej pułapek na nich, jak najbardziej. Jak najbardziej, śmietnik to raczej nie jest to. Domek na drzewie, tak jest, domek na drzewie, na pewno coś tutaj będzie. Co mogę wykorzystać przeciwko tym złym bandytom, którzy się tutaj włamali. A my musimy się oczywiście obronić. Chodźmy może tutaj, bo tutaj widzę, że w domku nic nie ma. Bardzo dziwne, nietypowe. Tędy, tam jest w ogóle okno otwarte. Ciekawe, ciekawe. Czy ja mogę normalnie po dachu chodzić? Ej, to byłoby spoko, czekajcie, skoczmy. A, nie da się, dobra, czyli prawdopodobnie, żeby tutaj się dostać, to będziemy musieli otworzyć okno od drugiej strony. Czyli dostać się na strych albo do jakoś piwnicy. Więc trzeba będzie to wszystko sobie tutaj bardzo ładnie ogarnąć. Znalazłem kolejne pomieszczenie i mamy tutaj telewizor, który również możemy włączyć. Ale tutaj chyba są jakieś kreskówki i tutaj możemy jeść lody, więc raczej to nas nie interesuje. Tu się coś świeci, choinka. Możemy wziąć bombkę, czyli jakby mamy kolejną pułapkę i... Oj tak, bombki, czyli to jest to miejsce, gdzie Marv wchodził przez okno i jakby tutaj zrzuciliśmy bombki, a on po prostu w nie wlazł. Ale myślę, że te bombki zachowamy sobie na później. Widzę gaśnicę, czy mogę podnieść? Mogę podnieść gaśnicę, dobra, to się na pewno przyda. Musimy sprawdzić każdą ścianę i wszedłem na chwilę do piwnicy, czego wam oczywiście nie pokazałem. Ale żeby przetrwać w piwnicy, wyświetliło mi się, że potrzebujemy specjalnej broni ze strychu. Tylko problem jest taki, że nie mam pojęcia, gdzie jest wejście na strych. Prawdopodobnie to jest chyba tutaj, tak mi się wydaje. Więc potrzebujemy gdzieś znaleźć klucz, który doprowadzi nas na strych. Tu w ogóle jest jakiś... What? A dobra, stąd to my przyszliśmy, więc raczej to nie, raczej tutaj nic ciekawego nie znajdziemy. Czy ja mogę jakieś szafki otwierać? Bo wydaje mi się, że w szafkach powinny być ukryte rzeczy. No nie uwierzycie, wszedłem przez te totalnie randomowe drzwi i patrzcie, mamy strych. Ja się zgubiłem, czemu tu latają nietoperze? O wow, tu musi być bardzo dużo rzeczy, świetnie, idealnie. Szukamy jakiejś specjalnej broni, to na pewno nie będzie stary telewizor, na pewno nie będzie to stary rowerek. I będziemy musieli uważać na nietoperze, bo one chyba są niebezpieczne, skoro mają życie. Wielka skrzynia skarbów niestety nie skrywa broni, której szukamy, więc troszkę lipa. Natomiast tutaj... O, dobra, dobra, ja już to widzę. Siema. Co to jest? Pickup. Czy to jest pistolet na... Water gun. Okej, dobra, czy ja mogę użyć water gunu? Poczekajcie. Weapons. Jest. Dobra, czy mi to wybrało tę broń? Enter. Mamy broń, 1 HP zabiera, okej. Press 1 on keyboard, dobrze, będę pamiętał, żeby wcisnąć 1 na klawiaturze, tylko że jak wcisnę... O! Dobra, czyli pod jedynką się zmienia bronie. Okej, zacznijmy nasz trening przed bandy... O, nie mam wody, okej. Czyli teraz jak mam broń, to powinienem móc przeładować, dobra, wszystko już ogarniam. Czyli najlepsza broń na nietoperze to oczywiście water gun, let's go. Dobrze, ciekawie to działa, powiem szczerze. Trzeba dobrze wycelować. Pyk, pyk. I pierwszy nietoperz pokonany, pięknie. To będzie trening przed walką z włamywaczami. I w sumie minęło już jakieś 7 minut, więc oni mogą być już w domu. Oni mogą być już w domu, ja się troszeczkę boję, więc na wszelki wypadek szybko pokonajmy te nietoperze. Siup, siup. Ja w ogóle w niego, czy ja w ogóle w niego trafiam? W ogóle ta gra działa jakby miała z 10 klatek na sekundę, takie mam wrażenie. Mimo iż pokazuje, że 300, to szczerze mówiąc mam wrażenie, że jakby to było z 10. Dobra, pyk. Czy ja w ciebie trafiam? Panie nietoperzu. Dobra, coś tam trafiam, ale to mu raczej za dużo życia nie zbiera. Więc będziemy musieli się bardziej postarać z celowaniem. Dobra, nie zbiera mu to życie, ale bardzo mało. Bardzo mało życia traci, tylko że jak zoomujemy, to ciężko się przemieszczać. Co to jest? O nie! Dźwięk włamywaczy, dobra, pokonajmy tego nietoperza i schodzimy na dół, szybko. Co jest? Co to jest? Okej, dobra. Duch. Idź sobie. O wow, cię naprawdę mam cię pokonać. Okej. Bum. Ale ty mało życia tracisz. Co jest? Dobra. O! Run! Ja tu miałem... Okej, ale mamy w ogóle na nich skrzynię. Dobra, szybko. Siu. Dobra, muszę się jej pozbyć. Okej, spokojnie. Jak tylko przyjdą tu włamywacze, to użyjemy naszej tajnej broni z konikiem, dobra. Mało amunicji, bardzo mało. Dobra, muszę bardziej celować. Siup, oh my god, to się zrobiło jakimś takim horrorem trochę, szczerze mówiąc, dobra. Oddalmy się. Bang. Ona pewnie traci życie, tylko że ja po prostu tego nie widzę. Okej, niebezpiecznie, tracisz życie, pięknie. Pyk, pyk, pyk,
pyk. Może w głowę powinien bardziej celować, ale mamy pistolet na wodę, to raczej dużych obrażeń nie zadaje. Okej, dobra, ona się... Zmęczyłaś się, nice, idealnie. Boink, 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 boink. Już teraz wiecie, widzowie, że najlepszą metodą na duchy jest po prostu pistolet na wodę. One się boją wody. Au, 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 au. Dobra, może ona mi nie robi krzywdy, może ona jest przyjazna tak naprawdę. O, nieważne. O, czyli jakby skrzynia nie była bronią dla nas, tylko tym, że nie mogliśmy stąd wyjść. Niestety zużyłem bardzo dużo amunicji mojej wodnej, ale widzę, że mamy tutaj jakieś przejście. I możemy teraz, o, możemy teraz tutaj wyjść, ciekawie. Czyli mamy jakby kolejną strefę ucieczki. Podoba mi się to, 21 amunicji. To nie jest za dużo, ale ja widziałem, właśnie, ja widzę tam wiadro z wodą, tylko że on jest za bramą. I też nie znalazłem klucza do tego pokoju, prawdopodobnie starszego brata, który trzyma tam. Może jakieś fajerwerki, które by mi pomogły? Prawdopodobnie tak, ale niestety no, tam się raczej nie dostaniemy. I najgorsze jest to, że włamywacze już tutaj są. Gdzie oni są? Ja ich słyszę. Oh my god, oni gdzieś są na mojej chacie. Dobra, czas bronić domu. Czas obronić nasz dom. Lecimy. Hops. Siema. Czy to jest jakiś włamywacz? Kto tu przyszedł? To jest w mojej chacie. Kto jest w mojej chacie? Okej. Nie ma nikogo. Dobra. Może zejdźmy. W sumie nie muszę tak naprawdę bronić mojej chaty. Mogę sobie tak naprawdę zejść do piwnicy, której wam nie pokazałem, ale teraz wam ją pokażę. Siup. I jesteśmy. I tutaj jest to, co na... To, na co wszyscy czekali, czyli walka z piecem. Oj, tak. Straszny, przerażający, wielki piec. Siema. O nie, aktywował się! Szybko, wiadro z wodą. Siup, dobra, mamy amunicji trochę. I musimy go pokonać. O, wow. O, wow. Dobra, on cały czas tutaj próbuje nas jakoś... Boink. O, wow, dobra, to będzie ciężkie. Dobra, strzelamy. Czy ja go w ogóle biję? Czy ja mam w to strzelać? Nie, w co ja mam strzelać? Ale to mu mało życia zabiera. Dobra, ale coś tam zabiera, tylko że ja tracę jeszcze więcej. Okej? Okay? Nieciekawie, nieciekawie. O, wow. Walka na śmierć i życie z piecem. Czy ja przegram z piecem, nie widząc nawet włamywaczy? No way. No way. No way. Zginąłem. Najgorzej. Co teraz? Jakby koniec? Koniec Kevina? Tak, koniec Kevina. Wow. Podejście drugie do piwnicy. Oj, to może być bardzo ciężkie, ale spróbujemy. Oczywiście mamy wodę, jak najbardziej. Okej, okay, tak to działa, tak? Ty sobie lecisz tu. Mogę was ominąć prawdopodobnie bez większych problemów. Tylko ten pies będzie prawdopodobnie cały czas to puszczał. O! Czyli on puszcza to. Później mamy chwilę przerwy na ucieczkę oczywiście. Tak, tak. Siup. Oj, to był zły pomysł. Oberwałem mocno. Dobra, pyk, 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 pyk. Pyk, coś mu to zabiera HP, ale musimy na pewno robić bardzo dużo uników. Są takie przerwy, gdzie możemy troszeczkę postrzelać, więc jakby da się to zrobić. Starczy tylko pokazać swój skill. I leci, leci, możemy jeszcze strzelać. Dobra, zabiję mu jakieś 5% życia, więc au. Więc całkiem, wydaje mi się, że całkiem nieźle. Okej, okay, ucieczka, pięknie i teraz strzelamy. Boink, 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 boink. Mam nadzieję, że mi starczy wody, bo jeżeli nie starczy, no to możemy mieć pewne problemy. Najgorsze w tej grze jest to, że jak się zginie, to trzeba zacząć kompletnie od zera. Więc mogą być pewne problemy. Więc strzelamy, 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 strzelamy. Okej. Okay. Taktyczna ucieczka. Nawet nie trzeba biegać, więc całkiem nieźle mi idzie, tak mi się wydaje, jak na drugie podejście. Nie jest chyba aż tak źle. Dobra, koniec. Boink. A nie ma, nie przeładowałem. O nie, najgorzej, najgorzej. Szybko, szybko. Ucieczka, tędy. Siup i strzelamy. Boink, boink, boink. Siup, unik. Zostało mi jakieś 16, no powiedzmy 21 amunicji. I ten piec prawie już odchodzi w niepamięć. Ale powiem wam szczerze, to była bardzo, ale to bardzo długa walka. Niemniej jednak jest to moje kolejne podejście i mam nadzieję, że tym razem go pokonam. Bo naprawdę jest ciężko trafić w to czerwone i go po prostu rozwalić. Nie wiem też co dostanę jakby za pokonanie go. Mam nadzieję, że klucz do tamtego pokoju. I mam nadzieję, że bandyci jeszcze nie są w mojej chacie. Ponieważ ta walka zajęła naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu. Jest, udało się wybuch, w końcu. Jeszcze jakiś ogień. Dobra, dobra, jest spokojnie, jest spokojnie. Jest spokojnie, pokonałem go, że dostałem. O nie, oni weszli do domu, najgorzej, dobra, czy tutaj coś. Aha, tutaj nic nie ma, kompletnie, to są randomowe drzwi. Pick up, co ja podniosłem? Burner, o, to jest taki podpalacz fajny, dobra, dobra, to się na pewno przyda. Czy mamy tutaj coś jeszcze, open? Co my tu mamy? Jakie sekrety skrywał. Czy to są. O, to były chyba ręczniki albo coś takiego, albo nowe ubrania i to nam dało chyba trochę życia. Takie mam wrażenie, ale pewności nie mam, więc spoko. Ale zresztą zobaczmy mój battle plan i tak, pułapki. O, spodnie dostałem.
Use a trap. Spodnie są pułapką? What? Nie mam pewności, w jaki sposób będą działały spodnie, niemniej jednak jest to zaliczane jako pułapka. Oni już wbijają się na chatę, o nie. Dobra, czy mogę coś tutaj... Najważniejsze jest to, żebym po prostu się... Skrzynka z narzędziami? Nie da się, ajajaj. Przeszukuję to miejsce dopiero teraz, bo miałem walkę, ale dobra. Wychodzimy, czas na walkę. No chodźcie. O, my nie możemy wyjść. Chwila, chwila, no to w takim razie... Gdzie jest wyjście stąd? Czy to przypadkiem nie będzie jakaś winda tutaj? O, tak jest, dobra, wyszedłem. W końcu wyszedłem z piwnicy. O nie, już jest, zaczęło się. O wow, dobra, siema, boink. Boink, dobra, czy jestem w stanie z nim walczyć? Au, 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 au. Dobra, dobra, nie przywalił mi, nie przywalił mi. Okej, okay, musimy ich pokonać. Na razie mamy chyba jednego z tego co widzę. Kolegę, który mnie tutaj bardzo goni. Więc dobrze by było rzucić mu jakąś pułapkę może, zobaczmy. Co powiesz na bombki? Proszę bardzo, drop, okej, okay. I zobaczmy, czy te bombki w ogóle na niego zadziałają. No chodź. Boink. Nie zadziałały, co jest grane? Czemu one nie zadziałały? Halo. Bombki, aktywujcie się jakoś. Czemu one... O, dobra, one musiały się faktycznie aktywować. Dobra, strzelam. Jednak może powinienem zmienić broń na proce. Tak jest. Dobra, 15 ammo, to zdecydowanie za mało. Najgorsze jest to, że nie mam jakiejś specjalnej broni. Czemu on tak dziwnie chodzi? Dobra, przeładuj. Za każdym razem trzeba przeładować. Ojej. Ojej, chłopie, chyba coś ci się weszło w tekstury trochę. Takie mam dziwne wrażenie. Te bombki nie do końca zadziałały na ciebie. Okej, dobra, nieważne. Nieważne, bardzo nieważne. Siema. Bum. Jup, dobra, uciekamy, uciekamy. Nie znalazłem tego klucza do pokoju tego prawdopodobnie brata, więc nie mam stamtąd broni. Więc nie wiem, czy uda mi się ich tutaj pokonać. Zresztą mam 11 amunicji. I nie wiem, skąd wziąć więcej amunicji, więc... Myślę, że będziemy mieli pewne problemy, ale jednak na razie idzie mi chyba dobrze, tak mi się wydaje. No chodź, to mój dom, obronię mój dom przed tobą, boink. Dobra, przywaliłem mu pięknie. Może użyjmy jakiejś pułapki. Jestem ciekaw, czy też te pułapki zadają mu obrażenia. Na przykład mamy BB Ammo, drop, use as a trap. Mogę to dropnąć, ale okej, okay. Heavy 15 HP. Okej, okay. Drop, boink. Dobra, nie mam pojęcia, czy to jest jako liczone jako pułapka. Ale podobno to zabiera 15 HP, więc dobrze by było... Dobrze by było, żeby w to wlazł po prostu. Siema. Oj. Dobra, dobra. Nie, no przyszedł drugi. No nie, no nie, przyszedł Harry. No to już, już koniec, to już koniec, to już koniec, to już koniec. Koniec Kevina, dwóch naraz. O, wow, dobra, czyli najpierw przychodzi jeden... A nie, potem drugi chodził po chacie. Dobra, właśnie to, właśnie to. Wejdź w te kule, wejdź w te kule. Nice. Dobra, i to mu zabrało 15 HP niby, tak? O wow, dobra, jeszcze zmisowałem, dobra, wiecie co? Czas się ewakuować na chatę, to będzie najtrudniejsza walka w moim życiu. Więc dobra, szybko na chatę, siup. Okej, dobra, tutaj, tutaj na górę. Czy oni idą za... Tak, cały czas idą za mną. Najgorzej, czy ja już mam klucz do tego pokoju? Nie mam, potrzebuję klucza, ale skąd mam ten klucz wziąć? To jest najgorsze, dobra. Może strych? Zostawmy tu jakąś pułapkę w sumie. Ej, czemu by nie? Jakby gorące. To chyba była scena z pająkiem, więc czemu by nie? Drop. Dropnijmy pająka w tym miejscu. Okej. Jestem gotowy. Chodźcie. Chodźcie. Dawajcie, dawajcie. Czekam przy drzwiach. No niektóryś tutaj przyjdzie tylko. Serio, czy oni naprawdę nie mają zamiaru teraz do mnie przyjść? Hello? O, bo te drzwi są zamknięte. Czyli tak na... Auć. Czy pająk mnie też bije? Okej, dobra, też mnie bije. Czyli oni nie są w stanie wejść na strych, na to wychodzi. Strych to jest takie miejsce, do którego oni nigdy nie będą w stanie wejść, czyli zmarnowałem pająka, na to wychodzi. Okej, okay, świetnie. Ale najważniejsze jest to, że tak czy inaczej muszę ich pokonać, żebym mógł zadzwonić na policję. Więc będę musiał coś wykombinować, znaleźć ten klucz, którego nie znalazłem i dopiero wtedy będę mógł zadzwonić na policję i poczuć się bezpiecznie. No nie, znowu się przyczepił, najgorzej na świecie, ale przynajmniej tym razem mamy tylko jednego i niestety zmarnowałem pająka, a pająk byłby idealny na niego. Ale co powiesz na, że tak powiem, o 40 HP to zabiera, to może na później. Weźmy może, 40 HP. 40 HP, nie chciałbym ich jakby, w sumie to rzućmy, use a trap. Dobra, użyj pułapki. Nie mam pojęcia, w jaki sposób mają te spodnie zadziałać, ale... Dobra, musimy go jakoś pokonać. Use a trap. Użyłem pułapki spodni. Nie mam pojęcia, co one zrobiły. Niemniej jednak musimy cię pokonać, panie Marv. I jak najszybciej się cię pozbyć, żeby został tylko jeden włamywacz do pokonania. I może z którejś z tych włamywaczy dropnie klucz? To by było w sumie całkiem logiczne, ale... Biorąc pod uwagę ilość mojej amunicji, to niestety będę musiał użyć tego. 40 HP. Drop. Yes. Okej. Okay. Bój. Boink. Dobra. Użyjmy tego, 40 HP, co prawda ma bardzo mało, ale wyjścia nie mamy.
Więc spokojnie, zróbmy to tak, żeby to się aktywowało i żeby on w to wlazł. I... czy ty serio masz 1 HP jeszcze? Boink, nara. Dobra, pierwszy włamywacz dropnął klucz. Pickup. Złoty klucz, naprawdę włamywacz miał klucz do specjalnego pokoju? Nie wierzę w to. No może nie tyle co specjalnego, tylko pokoju brata, w którym prawdopodobnie będzie jakaś broń. Tylko gdzieś tutaj, że tak powiem, Harry się czai, więc dobrze by było po prostu tutaj ostrożnie przejść. I pokój brata był, o ile się nie mylę, tutaj. Dobra, otwieramy i... nie, potrzebujemy... czyli ja mam jakiś inny klucz? Jeszcze będąc na strychu znalazłem coś takiego, więc weźmy tę dyskorolkę i myślę, że to nam może troszeczkę pomóc, bo jakby nie mamy zbyt dużo rzeczy. Może jeszcze mogę coś podnieść, na przykład jakiś gaz, albo jakąś piłkę, albo, nie wiem, jakiś sekretny klucz do pokoju brata? Nie no, w sumie to byłoby nielogiczne, gdyby trzymali w takim miejscu klucz. Dobra, niemniej jednak chyba wiem, do czego powinien być ten złoty klucz, który dostaliśmy z jednego z włamywaczy. Gdy zejdziemy sobie z domku na drzewie, zauważyłem, że jest tutaj złota brama i tam było wiaderko z wodą, więc w teorii to może być klucz do tej bramy. I... czy mogę to open? Okej. Tak, to był klucz do tej bramy. Dobra, dobra, i tutaj dostajemy... o, wiaderko z wodą! Co jest grane? O nie, to jest ten dziadek! Oh my god, oh my god. Dobra, ewakuacja, ewakuacja. Otwieraj, otwieraj, otwieraj. To jest ten dziadek z szypą, no way. No way, ciebie też mam pokonać? What the hell, ty byłeś już dobrą postacią. Ale dobra, w sumie Kevin może nie wiedzieć, okej. Pułapka, użyjmy może żelazka, bo w sumie czemu by nie. Pyk, pyk, dobra. Jo, uciekamy, uciekamy, uciekamy. W sumie jeszcze tutaj jest ten palnik, więc sprawdźmy, czy on zadziała. I najgorsze jest to, że dalej mamy do pokonania jednego z włamywaczy jeszcze, dobra. Czy jesteś w stanie w to wejść? Tak, zadziałało, nice. Tylko, że ty masz życie na szaro. Pytanie jest następujące, czy ja ciebie mogę w to wprowadzić ileś tam razy? Ej, to by było w sumie, to było w sumie OP. Czekajcie, spróbujmy. Siup. Tak, zabrało mu to kolejne życie, nice. Dobra, dobra, wykorzystajmy to i w sumie mamy żelazko, więc mógłbyś też wejść w to żelazko. Byłoby naprawdę, naprawdę miło. Dobra, dużo życia to zabrało, pięknie. Wejdź w ten palnik, palnik jest OP. Palnik jest OP. Dobra, chodź, chodź, zapraszam. Siup, dobra, nie ma go, zniknął, czyli tak naprawdę był duchem i nie istniał. Niemniej jednak udało mi się go pokonać i teraz w sumie został jeszcze jeden włamywacz, czyli ten gorszy. Ten gorszy. What? Czym ja słyszałem strzały? What the hell? To dość dziwne i nietypowe. I gdzie jest Harry? To jest dobre pytanie. Też pytaniem dobrym jest to, czy ja mogę wejść do garażu? W sumie to byłoby całkiem logiczne. Okej. Spokojnie. Czy to miejsce jest na pewno bezpieczne? Czy ta okolica jest bezpieczna? Takie pytanie sobie teraz zadaję. Patrzcie na to, znalazłem naszego Harry'ego zagubionego, który jest w tym miejscu. Boink. Siema. Mógłbyś jakby tutaj... mógłbyś przyjść? Okej, to zadziałało. Dobra, dobra, zapraszam cię tutaj. Chodź, chodź, chodź. Może wcale nie musimy dostać się do pokoju brata. Wystarczy, że go przyprowadzimy tutaj pod ten palnik. Tak, tak, palnik na ciebie myślę, że będzie idealny. Siup. Zadziałało? Zadziałało, chyba tak mi się wydaje. Dobra, zrzućmy jakieś tutaj pułapki. Weźmy tak, gaśnica, zdecydowanie, 40 HP zabiera, więc jak najbardziej. Tylko teraz tak, trzeba uważać, bo on jest bardziej tym... auć! Ojej, jak było blisko. Tym bardziej niebezpiecznym włamywaczem, więc chodź, chodź, chodź tutaj. Siup. Jej, pali się. I gaśnica, tylko że czemu tobie się ciągle regeneruje... no tak, bo on jest tym gorszym włamywaczem. Czemu ciągle ci się regeneruje życie? Czy ja naprawdę będę musiał znaleźć ten klucz do pokoju brata? Czy może po prostu cię tutaj pokonam? To go bardzo spowolniło. Widzę, że masz bardzo mało życia. Nie, ty nie masz mało życia, ty po prostu pod takim kątem masz mało życia. Dobra, może gaśnica, co ty na to? Siup. O nie, palnik zniknął, najgorzej. Czyli palnik na niego jest jednorazowy, na to wychodzi. Oj, 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 dobra, dobra, bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Pułapki. Mamy tylko, a w sumie mamy water gun. Okej, dobra, dropnijmy tą deskorolkę. Może to coś pomoże, może to zadziała na niego. Może on się jakoś wywróci perfidnie i już nie wstanie. I będziemy mogli w końcu zadzwonić na policję i obronić naszą chatę. Dobra, let's go, let's go. Oj, siup. Dobra, zadziałało, rozstawiona pułapka. Wbijaj, wbijaj, wchodź, wchodź. On nie ma zamiaru na to wejść? What the hell? Dobra, odciągnijmy go trochę. Oj, to jest niebezpieczny włamywacz, bardzo niebezpieczny. Boink. Ej, to na niego nic nie działa, na niego kompletnie nic nie działa. Jest szybki. A dobra, teraz, teraz. Siu, nie zadziałało to na niego? O wow, dobra, dobra, ja stąd wieję, ja stąd wieję.
to się może bardzo źle dla mnie skończyć, więc będzie lepiej i bezpiecznie, jeżeli ja stąd po prostu ucieknę. Przebiegłem się jeszcze raz po całej chacie i zebrałem dużo, bardzo, bardzo dużo pułapek, więc mam nadzieję, że na niego wszystkie zadziałają, bo jeżeli nie, to mamy problem. Mamy na przykład paralizator, który 40 HP powinien zabrać, więc upuśćmy. Mamy także samochodzik, ale to myślę, że jakoś później. Dobra, ucieczka, ucieczka. I ta gaśnica w ogóle nie zadziałała, nie wiem czemu, ale na niego najwyraźniej to po prostu nie działa, więc użyjemy paralizatora. Zadziałało! Okej, dobra, jednak zadziałało. Boink, 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 boink. Teraz możemy szybko strzelać, dobra, pięknie. Nie wiem co zrobiłem, ale możemy szybko strzelać, więc chyba nasz skill troszkę wzrósł. I teraz tak, paralizator, oj, tak, tak, to jest to, czego potrzebujemy. Aha, aha, zapraszam cię tutaj, 40 HP, chodź, no chodź, no chodź. Boink, dobra, trochę ci się HP gliczuje, ale myślę, że i tak cię dam radę tutaj pokonać, bo tylko ty w sumie zostałeś do pokonania i będziemy mogli zadzwonić na policję i w końcu uda nam się obronić naszą chatę. To jest jakby nasz główny cel, więc mam nadzieję, że... Jezu, jak ja strzelam tą bronią, nie no, on po prostu strzela do góry, nie wiem czemu. Okej, spokojnie, spokojnie. Samochodzik się zaraz aktywuje, nie mam pojęcia ile zabiera życia samochodzik, ale sprawdźmy. Aha, tu nawet nie masz zamiaru w niego wejść, tak? Świetnie, świetnie. 27 ammo, to zdecydowanie za mało. Dobra, odpalmy jeszcze jakąś pułapkę. Co my tu mamy? Woda, broń, proca, klucz do ogrodu. Oj kiepsko. Dobra, spróbuję zużyć na ciebie całą amunicję z mojego pistoletu na wodę. Może to coś nam może dać. Dobra, czy już się zmęczyłeś? Zmęczyłeś się, dobra. Boink, boink, boink. Dobra, jeden strzał i nagle ty próbujesz tak podnieść do góry ten pistolet, Kevin. Nie wiem dlaczego, dobra, deskorolka. Spróbuj wejść na to. Dawaj, let's go. Czy to mu zabrało życie? Może on zabiera mu to życie, jak on w to wchodzi? Ja tylko po prostu tego nie widzę. Dobra, wchodź. Chyba nie. Chyba jednak nie, dobra, jeden strzał i musimy. Coś się zepsuło z celowaniem, więc mamy pewne problemy. Czyli jeden strzał, pięknie, obrywasz. Ej, ty obrywasz, nice. Tylko trzeba być bardzo ostrożnym, kiedy się do ciebie strzela. Dobra, jeden strzał i ucieczka, jeden strzał i ucieczka. To jest ważne, już za chwilę was zaraz się pokonam, już sekundka, sekundka. Boink, oj, dobra, nie udało się. A, bo Kevin się obraca. Dlatego i to jest coś jest nie tak. Dobra, czyli tak, boink. Dobra, oberwa, jak jest dźwięk, to znaczy, że oberwa, dobra. Zapraszam, wejdź na to, let's go. Let's go. Nawet to na niego nie działa. Dobra, oberwał, pięknie. Po jednym strzale, 23 ammo, więc w teorii... W teorii powinienem dać radę, ale jak tak będę strzelał, to raczej... Raczej może być... Ciężko, a bo jak ja biorę do góry, to coś się gliczuje ewidentnie, więc może będę mu po prostu strzelał po nogach. I to będzie lepsze rozwiązanie z tego, co widzę. Tak, coś jest ewidentnie nie tak. Coś jest nie tak ze scelowaniem. Okej, będą problemy. Ja dalej nie znalazłem tego klucza do pokoju brata, więc... O, wow, dobra, jest giga problem. Zmieńmy broń może. Mamy jeszcze broń taką, procę. Nie mamy amunicji do procy, więc też kiepsko. Nie mam pojęcia, gdzie znaleźć amunicję do procy, okej, kłopoty. Giga kłopoty, dobra, może samochodzik zadziała. Okej, deskorolka. Siup. Czy to coś, nie, to było coś napisane, że ona jakoś nie działa w pewnym momencie. Dobra, samochodzik. No wejdź w niego, come on, Harry, proszę. Jest, wszedł, dobra, nice, leży. Siup. Kevin, no come on, Kevin, no celuj, błagam. No come on, to jest żart chyba, dobra, może tak. Nie, ty w ogóle nie celujesz z tego, z tej broni. O, dobra, czy ja go, nie, on dalej ma życie. Dobra, z daleka, przycelujmy. Boink, boink. Czy to działa? Boink. Dobra, on leży, dobra, nie wiem co mogę zrobić. Pick up? Co ja podniosłem? Pickup. Golden. Złoty ząb od niego zdobyłem. Nie, no to jest dosłownie jak w filmie. Okej, dobra. Skoro on jest pokonany, to w teorii powinienem móc zadzwonić na policję, tak? Tak to wygląda. Bo jego HP coś się... Dobra, nieważne. Zdobyłem jego złoty ząb, co oznacza tylko jedno, że mamy swoje trofeum i mogę iść zadzwonić na policję i wszystko skończy się happy endem. Tak jak oczywiście w filmie Kevin sam w domu. I dobra, lećmy na górę. Co to była za walka? Tak naprawdę jest trudna. Naprawdę, ja tutaj się namęczyłem trochę. Dobra, do pokoju rodziców. Szybko, szybko, policja. Let's go! Let's go! Policja przyjechała, bandyci przegrali. Oh my god. Dobra, jakimś cudem się udało po wielkich męczarniach. Mamy to. Mamy to, udało się, nie wiem czemu, ale Harry miał zbagowane życie, przez co nie wiedziałem, czy ja go biję, czy go nie biję. Ale ostatecznie, jak widzicie, udało się, święta uratowane, gratulacje, udało ci się uratować swój dom. Już niedługo darmowe DLC, Time to Revenge, jeżeli wyjdzie DLC, na pewno dla was je ogram.